Poproszę o zabranie głosu pana doktora Jarosława Wawrzyckiego, tłumacza. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i oczywiście z moimi poprzednikami też bardzo się cieszę, że doszło do tego dzisiejszego wydarzenia. Dlaczego w ogóle warto powracać teraz po 300 latach do principiów? Czy teorie naukowe, matematyczno-eksperymentalne, takie jak principia, nie starzeją się tak jak wynalazki, powiedzmy wynalazki techniczne? Jaki jest powód? Po prostu dlatego, że prawda się nie starzeje. Tak wierzymy i mamy po temu bardzo poważne powody. Spójna teoria matematyczna, która odnosi eksperymentalny sukces, odkrywa coś z prawdy. Coś, co jest ponadczasowe. Każda kolejna, następna teoria poszerza zakres poprzedniczki. Zawsze pojawia się pośrednio lub bezpośrednio, zawsze pojawia się pośrednio lub bezpośrednio w wyniku refleksji nad aksjomatami swojej poprzedniczki. Z reguły jest to osłabienie aksjomatów z teorii poprzedniej. Także staje się ta poprzednia teoria przypadkiem szczególnym nowej teorii. Do tego właśnie principia po prostu nie mogą się zestarzeć. Więcej nawet, tak naprawdę myślę, że fizyka po prostu rozsypałaby się, gdyby principia zniknęły z naszej kultury. Principia się tu wyróżniają w taki warto podkreślenia sposób. Mianowicie podstawowe aksjomaty principiów, definicje, twierdzenia, one są jawnie wypisane, są jakby na wierzchu. One uderzają wręcz swoim wizualnym układem, który jest odbiciem ich wewnętrznej, aksjomatyczno-dedukcyjnej struktury. Oczywiście każda teoria fizyczna, aksjomatyczno-dedukcyjna, na przykład taka ogólna teoria względności, też oczywiście jest aksjomatyczną teorią, tak jak principia, tylko że jej aksjomaty są jakby w domyśle, tak naprawdę. Znaczy, potencjalnie są osiągalne, ale wiedzą państwo, jak to jest, jak to bywa z domysłami. W ogóle mamy tylko dwa dzieła klasyczne, których układ aksjomatyczno-dedukcyjny jest uwzględniony, że tak powiem, w ich strukturze redakcyjnej, elementy i principia. Te książki w ogóle nie potrzebują numerów stron. Po prostu czytelnik się w nich orientuje według łańcucha dedukcyjnego, którego odbicie właśnie znajduje się w ich formie dedukcyjnej. Wystarczy po prostu na te książki spojrzeć, żeby uderzyły swoją wewnętrzną metodą badawczą. Tych dzieł po prostu nam nie wolno utracić. To niezwykłe, że możemy skutecznie poznawać rzeczywistość, posługując się metodą aksjomatyczno-dedukcyjną, stopając jakby na przemian, na dwóch nogach, lewej i prawej. Także zawsze prawą nogą stawiamy zawsze w świecie rzeczywistym, natomiast lewą w świecie matematycznych idei dla państwa. Oczywiście jak to jest pewne uproszczenie. Postaram się troszeczkę przybliżyć ten mechanizm. Jeśli dysponujemy jakąś teorią aksjomatyczno-dedukcyjną, która odniosła eksperymentalny sukces, znaczy właśnie wtedy, kiedy stoimy na prawej nodze, możemy następnie interpretować ją jako abstrakcyjną teorię matematyczną. Stoimy właśnie na lewej nodze wtedy. W istocie elementy dotarły do nas właśnie w ten sposób, to znaczy one już po przejściu z prawej na lewą nogę do nas dotarły, to jako abstrakcyjna teoria matematyczna. Między innymi Einstein w swoich pracach wyjaśniał, jak to jest z elementami, że to w zasadzie również jest dobry kawał fizyki teoretycznej. Ale właśnie one są często odbierane jako abstrakcyjna teoria matematyczna. I tu właśnie znajdujemy się wtedy w tym kosmosie matematycznym. Możemy badać na przykład niezależność aksjomatów takiej teorii. Możemy je zmieniać, najlepiej zachowując jakiś rozsądny umiar i jak najdelikatniej. To i tak ma kolosalne konsekwencje. Zazwyczaj kontekst, nie wykluczając nawet tej inspiracji eksperymentalnych w tych czysto matematycznych badaniach, sugeruje kierunek tych modyfikacji. Ja za chwilę podam przykład. Oczywiście w tym momencie, kiedy wszystko to ma charakter abstrakcyjny, czyli właśnie kiedy stoimy na tej przenośnej lewej nodze, następuje kolejnym jakby kroku poznawczym zrozumienie konsekwencji fizycznych
tego w cudzysłowie nieznacznego osłabienia czy modyfikacji, który wymaga kolosalnego wysiłku i pokonania niezwykle trudnych dla nas progów psychologicznych. Właśnie tego nieznacznego osłabienia aksjomatyki, co pozwala na sformułowanie kolejnej teorii fizycznej. I tutaj wychodzi geniusz fizyka, który nie jest matematykiem w ostateczności. Ja przepraszam, być może, że ten mój język jest troszkę banalny, ale organizatorzy ostrzegli mnie, że wśród nas są ludzie, którzy nie są profesjonalistami w fizyce. Takim sposobem właśnie nasze kroki stawiamy jakby na przemian, prawda? Raz w świecie rzeczywistym, a potem w świecie matematycznym, by znów powrócić do świata rzeczywistego. Tak na zmianę po prostu. I teraz przechodzę do przykładu. Otóż ogólna teoria względności, ja przepraszam, ja wiem, że fizycy może nie znają ich szczegółów technicznych dotyczących tej teorii, ale to nie ma w tej chwili znaczenia. Otóż właśnie ogólna teoria względności nie powstałaby bez principiów. I tutaj nie chodzi mi tutaj o taki oczywisty dosyć fakt, który rozumie przeciętnie wykształcony człowiek, że w nauce przejście od jednej teorii do kolejnej, ogólniejszej, ma taką swoją naturalną kolejność. Razi w oczy tak, że nie trzeba być specjalistą, że oczywiście ogólna teoria względności nie mogła powstać przed principiami. Nie chodzi mi o to. Otóż wyjaśniam, o co mi chodzi. Wyobraźmy sobie, że mniej więcej jakieś pół wieku lub może troszeczkę wcześniej, przed opublikowaniem ogólnej teorii względności, ktoś wyjątkowo złośliwy zniszczył wszystkie egzemplarze principiów, razem z ich przekładami oczywiście. Otóż twierdzę, że w takiej sytuacji nigdy nie powstałaby ogólna teoria względności. Einstein przecież oczywiście nie musiał uczyć się fizyki z principiów, bo tak naprawdę, o ile wiem, nie wiem, są historycy, to proszę nie poprawić, ale on raczej nie studiował principiów, to znaczy oczywiście on znał ich konsekwencje i tak dalej, ale chodzi o to, że nie miał to tak, on nie musiał tego robić, ale mimo wszystko twierdzę, że gdyby nie było tych egzemplarzy principiów, nie powstałaby ta teoria. Dlaczego? Ogólna teoria względności Einsteina oczywiście mam na myśli teraz. Bo wówczas nie powstałaby rozprawa grawitacyjna Riemanna. To może nie jest szeroko znane, dlatego właśnie dzisiaj chciałem to podkreślić. Ta rozprawa, w której właśnie odkrył geometrię riemannowską. Otóż Riemann w ostatnim paragrafie tej rozprawy, warto zresztą zapoznać się, specjaliści zapewne to zrobili, właśnie otóż w ostatnim paragrafie tej rozprawy Riemann odsłania właściwą motywację swojej pracy. Otóż powstała ona, dziś tak to możemy interpretować, ona powstała właśnie w wyniku badania niezależności pierwszych dwóch aksjomatów principiów Newtona. Nie przypadkiem to ta rozprawa została złożona w Getyndze. Przypuszczam, że gdzie indziej nie zostałaby przyjęta, prawie jestem pewien, że pod wschodzie zostałaby odrzucona. Dlaczego w Getyndze? Właśnie tam, w Getyndze, Gauss oczywiście, niezależnie, a troszkę wcześniej Boyle, Junior i Łobaczewski, ale to w tej chwili nie ma znaczenia. Ważne jest fakt, że tam to zaistniało również. W Getyndze właśnie rozwiązywano słynny problem z aksjomatem o równoległych z elementów. Tam właśnie uzmysłowiono sobie, co oznacza badanie niezależności aksjomatów w teorii aksjomatyczno-redukcyjnej i tam też zrozumiano, dlaczego warto badać aksjomatykę klasycznych teorii matematyczno-eksperymentalnych, właśnie takich jak elementy czy właśnie principia. Została odkryta po prostu geometria nieprzemienna. To był pierwszy fundamentalny krok w zrozumieniu tego, jakie mają kolosalne konsekwencje te badania. Pamiętajmy, że oczywiście tutaj musimy pamiętać, że rozprawa Riemanna nie jest, jest właśnie tym abstrakcyjnym krokiem, który stawiamy tą przysłowiową lewą nogą w świecie matematycznym. Tej rozprawy oczywiście nie można nazwać teorią fizyczną. No, nikt nie kojarzy dzisiaj bezpośrednio ogólnej teorii względności z Riemannem i słusznie, tylko z Einsteinem. Otóż fizyczne konsekwencje niezależności aksjomatów właśnie w principie Newtona zostały tak naprawdę rozpoznane dopiero przez Einsteina. To był niesłychanie trudny krok. Myślę, że matematyk, nawet tak genialny jak Riemann, niekoniecznie musiał na to wpaść, bo właśnie on na to nie wpadł, a mógł, potencjalnie mógł.
to on, to znaczy Einstein, dopiero przeszedł z tej lewej nogi, na której stanął Riemann, na prawą. I właśnie on postawił ten kolejny krok w świecie rzeczywistym. Tak właśnie powstała materia wzajemności. Oczywiście ja tu streszczam niesłychanie subtelny, bardzo trudny proces. Ja nie mogę oczywiście zastąpić Państwu 30 lat pracy, żeby się nauczyć, czym jest dobra fizyka. Oczywiście ja się tu tylko właśnie ślizgam jakby po powierzchni, staram się jednak dotknąć ważnych rzeczy. Fizyka jest nauką po prostu bardzo trudną. Może to nie jest zbyt dobre hasło reklamowe, ale robię to po prostu w tym celu, żeby Państwu niespecjalistom troszkę przybliżyć tę problematykę, którą tu dotykamy. Czy dziś w pryncypiach można doszukać się analogicznego problemu, który byłby równie aktualny i równie ważny, jak ten, którym zajmował się Riemann w swojej rozprawie habilitacyjnej? Odpowiadam, że tak. Powiem tylko o jednym. Otóż Principia to jest bardzo nowoczesna książka. Przymykając oko oczywiście na pewno oczywiste archaizmy, które są drugorzędne, wcale nie są istotne. W szczególności Newton tak ostrożnie wprowadza pojęcie iloczynu wielkości wymiarowych, że uwidacznia się przy tym, że nieprzemienność czy przemienność mnożenia to jest założeniem teorii. To jest niesłychanie ważne. On oczywiście nie miał aparatu matematycznego, który pozwolił mu badać choćby tylko oczywiście matematyczne konsekwencje przyjęcia na przykład założenia, że on nie jest przemienny. Ale to nie ma znaczenia, bo to jest już pierwszy próg psychologiczny, który jest strasznie trudny dla nas do pokonania, nawet dla największych geniuszy matematyki. Na dobitkę on formułuje program rozwoju analizy, który został zapomniany, bo był zbyt wczesny, zbyt genialny, jeśli tak mogę powiedzieć. On wyprzedzał po prostu epokę. Ogólniając po prostu teorię proporcji Eudoxosa, jak to Newton miał w zwyczaju, on każde narzędzie matematyczne przetwarzał i robił je bardziej eleganckim, ogólnym. Wyrzucał wszystko to, co zbędne i tak samo było z teorią proporcji. I to jeszcze jak w stylu Newtona, nie? Czyli Newton nie męczył czytelnika zbędnymi definicjami, nie. On miał taką filozofię, że w matematyce, fizyce, filozofii, przyszedł oczywiście wtedy termin fizyka miał inne znaczenie, ale ja do Państwa mówię językiem współczesnym, tłumacząc to jakby. Otóż dla niej on miał, że w matematyce filozofowanie nie jest istotne, przykład jest ważniejszy. I tak samo ten program formułuje. Ja miałem 4 lata, żeby obcować z tym działem. Ja przepraszam, to jest komfort, na który większość z Państwa po prostu nie będzie mogła sobie pozwolić. Dlatego podzielę się czymś, co wynika z konieczności przeliczania za Newtonem jego metodą dość dużych fragmentów. Otóż ten program ten program wyłania się. Dlatego chcę tutaj wyeksplikować, mimo że ja już go wyeksplikowałem w swoim liście zamieszczonym na początku książki. Otóż on formuje, on właśnie opiera ją na teorii proporcji Eudoxosa i metodą wyczerpania Archimedesa, tylko że czytelnik zaczyna być uderzony przykładami, że on on nie rozumie tak teorii proporcji jak Eudoxos. Znaczy on nie rozważa tylko proporcji odcinków, nie rozważał tylko proporcji sześcianów, prawda, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie, on idzie dalej. On rozważa proporcje geometrycznych reprezentantów czegoś, co nazywał fluksjami, a co my dzisiaj interpretujemy w większości słusznie jako funkcje. To od razu Państwo widzą geniusz matematyka. On zauważył coś, co w zasadzie możemy w sposób ścisły badać dopiero, kiedy znamy analizę funkcjonalną. To jest, proszę zauważyć, geniusz tego człowieka. On zauważył, że pewne założenia istotne są porządkowe, pewne relacje dosyć abstrakcyjne, liniowo-porządkowe. Iloczyn w tym ujęciu pojawia się jakby ex post. On nie jest na początku i wcale nie musi być przemienny. Oczywiście, ponieważ jednak Newton nie dysponował analizą funkcjonalną, tego programu po prostu nie mógł wykonać. Znaczy, to jest ważne dla nas. Nie. Ważne jest ten próg psychologiczny.
Nie chciałbym jakby rozbudowywać tej wypowiedzi dalej, wchodzić w techniczne rzeczy z racji charakteru tego mojego wystąpienia, ale zbadanie konsekwencji nieprzemienności tego mnożenia. Po prostu wracamy do tego, co robił już, co zaczął robić właśnie Riemann Getenzo, tylko że przenosimy w inne miejsce pryncypiów. To jest problem, który czeka na swojego Riemanna. I on jest niesłychanie aktualny. To znaczy, my tu musimy pamiętać, że w tym momencie, kiedy stawiamy ten problem, to wchodzimy na tą lewą nogę. To nie jest jeszcze fizyka. Ale to nic. Bo my mamy i wiemy dzisiejszej fizyki, że nieprzemienność jest na rzeczy. To znaczy, jest tym problemem na rzeczy, jest tym problemem, który jest sugerowany. Jest tym właśnie, co moglibyśmy nazwać delikatną zmianą aksjomatu. Może to nie przypadek, że dopiero teraz właśnie dysponujemy analizą funkcjonalną, geometrią spektralną i narzędziami z nimi związanymi, które pozwalają ten problem zaatakować. Dziękuję Państwu za uwagę.